Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek z Evolve i dzisiaj pogadamy sobie o drugiej becie Evolve, która była dla nas udostępniona. Również ludzie, którzy posiadają konsole nowej generacji, czyli PS4 i Xbox One, również i oni mogli sobie właśnie pograć też w tą betę Evolve. I dodatkowo z tego co mi wiadomo, chyba posiadacze Xboxa One mieli dostęp do dodatkowego trybu, który będzie jakby dostępny również w pełnej wersji, ale ani PC, ani PS4 tego dodatkowego trybu w tej becie nie posiadały, więc to jest moim zdaniem taki trochę głupi ruch, ze względu na to, że to tak naprawdę dałoby nam wszystkim mniej więcej lepsze pojęcie, czego możemy się tutaj spodziewać po pełnej wersji Evolve, gdyby ten dodatkowy tryb byłby tutaj udostępniony dla wszystkich platform. No ale jednak tak się nie stało, już nie będę na ten temat zbyt długo narzekał. Bardziej tutaj chcę się skupić na moich wrażeniach jakby z tej drugiej bety Evolve. Przede wszystkim mam wrażenie, że twórcy w tej chwili już mniej więcej taki cały obraz gry mają już skończony i w zasadzie koncentrowali się teraz mocno właśnie na balansie, czyli tutaj dostosowali moc łowców, również trochę poprawili moc tutaj potworów, na które polujemy i tak dalej, ale oczywiście takie jakby bazowe założenia tej rozgrywki się tutaj nie zmieniły, gdyż nadal jako łowcy, i w tej chwili oczywiście widzicie gameplay jako łowcy, ja akurat gram klasą Assault, jako łowcy musimy z sobą współpracować bardzo mocno, aby przede wszystkim rozwalić oczywiście naszego potwora. I to się tyczy dotrzymania się razem, bo jeżeli nie trzymamy się razem, no to nasz zespół jest po prostu bardzo, bardzo słaby. Więc to jest bardzo ważne, byśmy byli w miarę blisko siebie. Również trzeba używać odpowiednio swoich umiejętności i jeżeli wiemy, w czym nasza klasa jest dobra, jakie umiejętności posiada nasza klasa i korzystamy z tych umiejętności, no to wtedy też również mamy większe szanse na wygranie. Plus dodatkowo oczywiście możemy wybierać, jeżeli odblokujemy oczywiście, to możemy wybierać różnych łowców, czyli na przykład mamy tam dwóch czy trzech ludzi z klasy Assault, z klasy Trapper i tak dalej, i tak dalej. I każda z tych klas ma również troszeczkę inne umiejętności i z nich też jakby trzeba tutaj potrafić korzystać. Jeżeli tego nie robimy, no to po prostu wtedy taka rozgrywka jest dla nas automatycznie sporo trudniejsza, więc współpraca drużynowa, trzymanie się razem i przede wszystkim informowanie siebie nawzajem, gdzie jest tak naprawdę potwór. I tutaj twórcy bardzo fajnie rozwiązali problem, który w zasadzie trochę jest na komputerach, a mianowicie nie każdy tutaj używa systemu VoIP. Jakoś tak mam wrażenie, że w niektórych grach z tego systemu VoIP korzystamy bardzo często, a w niektórych praktycznie w ogóle. I w zasadzie jeżeli na przykład gramy w Counter-Strike'a, to tam bardzo często ludzie używają tego wbudowanego VoIP-a w grze, żeby właśnie informować nas o tym, co się dzieje. W grach typu Battlefield, Evolve i tak dalej może ten VoIP jest, ale z niego jakby tutaj się zbytnio nie korzysta. Nie wiem czemu, moim zdaniem to jest troszeczkę głupie, ale tutaj twórcy to rozwiązali w naprawdę świetny sposób, gdyż po prostu mamy jeden przycisk, Q, którym możemy zaznaczyć właśnie powiedzmy jakiś kierunek, gdzie widzieliśmy na przykład jakiś ruch, tak? Czasami widzicie, będą się pojawiały takie żółte, a czasami czerwone kropki. I one właśnie oznaczają, że gdzieś mniej więcej w tym kierunku wiemy, że jest potwór. Jeżeli te kropki pojawiają się na czerwono, no to wtedy na pewno jesteśmy pewni, że potwór znajduje się gdzieś tam w jakimś konkretnym miejscu. Więc to jest bardzo fajny system, aby rozwiązać problemy z komunikacją. To jakby było już w poprzedniej becie, więc powiedzmy nie jest to rzecz nowa, no ale mimo wszystko warto o tym jakby wspomnieć. Akurat tutaj też w Evolve świetnie właśnie rozwiązali ten koncept walki 4 kontra 1. Ten balans jest naprawdę na tyle delikatny, że jednocześnie potwór ma duże szanse, żeby rozwalić łowców i oczywiście łowcy również mają duże szanse, aby rozwalić potwora. No ale zajmijmy się teraz może trochę właśnie gameplayem jako potwór. Co prawda ja nie miałem zbyt dużo doświadczenia, jeżeli chodzi tutaj o granie potworem, gdyż po prostu zwykle akurat mnie wybierało bitwy, w której ja byłem zwykłym tutaj żołdakiem. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o walkę potworem, no to w zasadzie pewne zasady
walki są dokładnie takie same jak w przypadku łowców. Przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie umiejętności posiada nasz potwór, w jakich jakby dziedzinach jest on mocny. No i żeby wygrać, musimy używać tutaj wszystkich naszych umiejętności tak naprawdę. Może nie wszystkich, ale przynajmniej musimy wiedzieć, jakie umiejętności najbardziej pasują do naszego, powiedzmy, stylu rozgrywki i wtedy je właśnie wybieramy. Zaraz wam powiem, dlaczego akurat tutaj mówię wybieramy. Wybieramy te konkretne umiejętności, no i walczymy naszym potworem kontra czterech łowców. No i wiadomo, że tutaj nie mamy wsparcia od nikogo. Tutaj czasami będzie nas atakować flora i fauna, która tutaj się znajduje. Również będą nas atakować łowcy. Plus oczywiście my nie mamy jakby żadnego wsparcia, jeżeli idzie nam źle. Jesteśmy sami, tak jako potwór. Więc przede wszystkim na początku musimy się skupiać potworem na tym, aby właśnie zjadać jak najwięcej flory i fauny. Więc jakby jak zabijamy jakieś małe potwory, bądź czasami nawet większe, to później po prostu możemy je zjeść. W ten sposób budujemy masę jak Robert Burnejka. No i po pewnym czasie, jak już napełnimy sobie taki specjalny pasek, no to wtedy możemy wyewoluować i mamy maksymalnie bodajże trzy poziomy ewolucji, czyli najpierw zaczynamy z poziomem pierwszym, potem mamy poziom drugi, na którym już możemy naprawdę zrobić dużą krzywdę łowcom i również mamy poziom trzeci, gdzie nasz potwór już może po prostu robić wszystko, może pójść do generatora mocy. I jeżeli ten generator mocy zostanie zniszczony, no to wtedy przegrywamy rozgrywkę jako łowcy. Więc potwór ma troszeczkę inne tutaj możliwości jakby wygrania. Nie musi koniecznie zabijać łowców, aczkolwiek może na trzecim poziomie pójść właśnie do tego generatora i spróbować go zniszczyć. Więc gra jako potwór jest trudniejsza moim zdaniem. Przede wszystkim tutaj nie mamy jakby takich klasycznych umiejętności jako łowcy, tak? Jako łowcy mamy karabin, parę umiejętności, wciskamy parę przycisków, to się w miarę tam dzieje automatycznie, tak? Albo ewentualnie, jeżeli tak jak ja w tej chwili mam karabin, no to po prostu wyjmuję karabin i strzelam. No ja mogę jego zaatakować na dystans. Potwór, aby zaatakować łowców, zwykle musi podejść na wyjątkowo bliskie odległości, więc każdy atak w pewnym sensie dla niego wiąże się również z dość dużym ryzykiem, więc widzicie, jaki jest naprawdę tutaj delikatny balans tej gry jako potwór. I muszę powiedzieć, że granie potworem wymaga większego przygotowania niż granie łowcami. Granie łowcami to przypomina takie trochę granie w Team Fortress. Mniej więcej wiemy, powiedzmy, jakie umiejętności posiadają dani ludzie, czyli na przykład Heavy ma minigana, tak? Wiadomo, że on bardzo dobry będzie do walki na bliski dystans, to jest taki typowo tank. Więc, no mówię, tutaj klasy przypominają, powiedzmy, grę Team Fortress, to jest koncept, który już jakby znamy tutaj z innych gier. Tymczasem potworem gra się tutaj zupełnie inaczej, musimy zawsze podchodzić na bliski dystans. Musimy odpowiednio trafić naszych przeciwników. Czasami musimy użyć jakiejś umiejętności, by ich odepchnąć, albo na przykład powiedzmy przewrócić na jakiś czas, albo chcemy im zadać damage, to musimy użyć takiej umiejętności. Jeżeli chcemy uciec, to warto właśnie na przykład używać jeszcze dodatkowej umiejętności. A jeszcze dodajmy do tego, że każdy potwór ma jakieś tam też również inne te swoje perki. Czyli powiedzmy tam jeden potwór może jakoś tam latać powietrzu, bodajże Kraken. Ten akurat potwór, o ile dobrze wiem, świetnie wspina się po ścianach i tak dalej, więc takich rzeczy jest naprawdę tutaj masa. No i granie potworem wcale nie jest takie proste, aczkolwiek nie jest niemożliwe. Tutaj muszę powiedzieć, że twórcy naprawdę zrobili świetny balans. Jeżeli ktoś wie, co robić danym potworem, to naprawdę jest to bardzo ciężki przeciwnik i wtedy jest runda wyjątkowo ciekawa, gdyż takiego gościa jest dość ciężko zdjąć. Tutaj akurat gościu nie za bardzo wiedział, co się dzieje, tak naprawdę szybko go po pierwsze znaleźliśmy, więc uszkodziliśmy go mocno na pierwszym poziomie. Potem jakby na drugim poziomie, jak już wyewoluował, to też go nieźle pocisnęliśmy, no i teraz on stara się chyba od nas uciec, o ile dobrze pamiętam z tego gameplayu. W każdym razie potwór ma o tyle ciekawą rzecz, że o ile łowcy mogą regenerować swoje zdrowie, bo mają medyka, czyli po prostu mamy medyka, tak, który nas leczy i tak dalej, no to potwór nie może się zbytnio leczyć. Z łowcami to jest jeszcze tak, a propos leczenia, że powiedzmy potwór nas położy na ziemię po prostu. Za pierwszym razem zostaniemy, o Jezus Maria, plącze mi się język. Za pierwszym razem zostaniemy położeni na ziemię, tak?
jest ten potwór nas tak uszkodzi, że już nie możemy się ruszać. No to nadal mamy taką fazę, gdzie może do nas podejść jakiś przyjaciel, jakiś gościu z naszej drużyny, no i może po prostu nas uleczyć, tak? No ale za drugim razem, jak nas potwór położy, to jeszcze nic się nie stanie. Ale jak za trzecim razem, powiedzmy, już nas położy na ziemię, no to wtedy już nikt nas nie uratuje. To będzie dla nas jakby natychmiastowa śmierć. Czyli jest to bardzo podobnie jak w Left 4 Dead. Tam było tak, że właśnie jak powiedzmy ktoś nas położył na ziemię, to za którymś razem nawet apteczka nas tutaj bodajże nie uratuje, tylko po prostu pójdziemy już leżeć na ziemi, tak, żebyśmy nie mogli się podnosić w nieskończoność, tak? Więc tak to wygląda w przypadku łowców. Jeżeli chodzi tutaj o potwora, to on może regenerować tylko swoje tarcze i o ile dobrze wiem, w przypadku chyba wszystkich potworów, aczkolwiek nie jestem pewien, te tarcze regenerują się poprzez właśnie zjadanie flory i fauny, czyli jeżeli na przykład jesteśmy mocno uszkodzeni, no to powinniśmy uciec, trochę właśnie pozjadać kilku potworów. Przepraszam, chyba walnąłem czymś mikrofon, mam nadzieję, że tego nie będzie za bardzo słychać. W każdym razie właśnie poprzez zjadanie flory i fauny dostajemy tutaj tarcze. I to jest właśnie bardzo ważne dla potwora, żeby również te tarcze sobie naładować jak do najwyższego poziomu, bo jest to jego drugie zdrowie praktycznie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to zdrowie, powiedzmy, tutaj potwora się nie regeneruje, czyli nawet jeżeli wyewoluujemy, o Jezus, to jest też trudne kolejne słowo, same trudne słowa w tym filmie, jeżeli tutaj potwór ewoluuje do kolejnego poziomu, no to trochę tego zdrowia dostaje, ale nadal nie ma pełnego paska i tak samo w trzecim poziomie, też nigdy nie będzie miał pełnego paska, więc tutaj wbrew pozorom granie potworem jest bardzo trudne w niektórych momentach. Również trzeba pamiętać, by potworem odpowiednio się poruszać, bo jeżeli powiedzmy poruszamy się zbyt często normalnym trybem, no to wtedy zostawiamy ślady, można nas łatwo złowić. Jeżeli powiedzmy nie uważamy na inne NPC w grze, jak powiedzmy jakieś ptaki i tak dalej, no to te ptaki również mogą wyjawić naszą pozycję, więc tak to właśnie wygląda. Jest to dość trudna gra. No dobra, ja tutaj już widzę, że akurat kończy się mi czas, kończy się gameplay. W każdym bądź razie już prawie wszystko, co na temat Evolve chciałem powiedzieć, to już powiedziałem w tym odcinku. Niestety nie mam żadnego innego filmu, by pogadać jeszcze więcej o Evolve, gdyż nic nie nagrałem z tej bety. Nie grałem zbyt dużo w tą drugą betę, po prostu nie miałem czasu. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie z Evolve. Ja na razie, szczerze mówiąc, bardziej czekam na GTA 5 i chowam kasę na tą grę niż na Evolve. Evolve może kupię po prostu później, ale zobaczymy. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.